Witam Was serdecznie w programie Na Poddaszu. Nazywam się Agata Strzyżewska i mam przyjemność przedstawić Wam rozmowę nagraną podczas konferencji Wiara czyni cuda, która odbyła się właśnie na Poddaszu. Miłego oglądania. Przede mną siedzi, koło mnie siedzi Piotr Bilecki. Dzień dobry. Cześć. Z Piotrem znamy się już dosyć długo. Tak, ponad 8 lat. Piotr jest w ogóle ewangelistą. I on się nie przyzna do tego, bo on powie, że jest uczniem Jezusa, jest tak skromny. Amen, jestem uczniem Jezusa. Ale jest jedną z osób, które niesamowicie skutecznie docierają do ludzi. Skutecznie w takim znaczeniu z miłością. W znaczeniu takim, że Duch Święty po prostu poddaje mu pomysły, jak z kim rozmawiać, o czym. I ja zawsze patrzę z podziwem, jak ty po prostu umiesz się komunikować z ludźmi. Ja to się umiem z tłumami komunikować, ale indywidualnie nie potrafię. A ty po prostu masz takie wyczucie, jak do serca dotrzeć. Takie obdarowanie po prostu. No, po prostu taki dar, więc chwała Bogu. Dla mnie fascynujące jest odkrywanie tego, jak Bóg się porusza. Mm-hmm. Czyli ja wierzę, że On może się poruszyć. Mm-hmm. Ja wierzę, że On posyła nas do tego, żebyśmy dzieli się Ewangelią. Mm-hmm. I ja chcę odkrywać to, robiąc kroki, jak On w tej sytuacji się poruszy, bo ja nie mam bladego pojęcia, jak no to się właśnie, może stać. No właśnie, bo ja wiem, że ty przygotowałeś jakąś przemówienie, opowieść, ale zanim to zrobisz, to chciałabym, żebyś opowiedział, przypomnij sobie jakąś taką historię, właśnie kiedy Pan Bóg ciebie poprowadził w rozmowie z osobą, która na przykład była niechętna albo nawet wroga w stosunku do tych treści ewangelicznych, a Bóg dał tobie jakiś pomysł, jak dotrzeć do jej serca. Ja wiem, że myśmy tego nie ustalali wcześniej. Ja uwielbiam, to ustalamy co innego, teraz powiedz coś kompletnie innego, ale mam taką historię, ponieważ ostatnio mi się ona przypomniała, ją opowiadałem i to nie jest tak, że Bóg mi coś dał, tylko to było jeszcze bardziej zadziwiające. To była sytuacja na kościele ulicznym, było ciemno, zimno, generalnie nieprzyjemnie, to była jesień na pewno, chyba z 2 lata temu i stanął taki człowiek, raczej bezdomny, no nie przedstawiał się, czy jest bezdomny, czy nie. Około 30 lat, ale z takim zaczepnym tonem. Chciał coś po prostu tak wybadać, ale od razu był na nie, ale od razu był taki niechętny, ale od razu był nieprzyjemny. Nic fajnego w takich rozmowach, to chyba każdy wie. Tak. I stała obok butelki, no bo tam karmimy, dzielimy się napojami i tak dalej. I stały butelki. Ja nie wiedząc, jak mam zrobić, zaczynam odkręcać tą butelkę, mówię, napiję się wody, bo nie mam bladego pojęcia, co ja mam robić. I kiedy nalałem ten kubek wody, to po prostu ręka mi poszła w jego stronę sama. Aha. I ten człowiek wziął kubek wody i powiedział, prawdziwie jesteś uczniem Jezusa. Ja po prostu, Duch Święty natychmiast przypomina ci ten werset, kiedy Jezus mówi, byłem spragniony, a daliście mi pić. To po prostu jakby duchowa atmosfera się otworzyła tak. Ja wiedziałem, że to Bóg otworzył natychmiast i zaczęliśmy rozmawiać. Mm-hmm. I to było absolutnie ponadnaturalne, ale zobaczcie, jak niewiele potrzebowało. Mm-hmm. Jakiś kubek przełamał atmosferę. Kubek wody. Mm-hmm. O tym mówimy, o tym świadczymy tutaj, że Bóg jest żywy, On jest realny. Może Go nie widzisz. I to dobrze w zasadzie, że Go nie widzisz, bo jest duchem. Ale On dotyka serc. On dotyka serc tak, jak dotykał 2000 lat temu i przez te 2000 lat dotykał serc wszystkich tych, którzy skruszeni przychodzili do Niego. Tak dzisiaj On dotyka serc tych, którzy naprawdę chcą Go poznać. Żeby było śmieszniej, znaczy śmieszniej, nieśmieszniej, ale prawdziwie, powiem Wam, że historia w ogóle mojego życia nowego z Bogiem i mojej żony zaczęła się 10 minut stąd. Mhm. Dzisiaj nocowaliśmy u ludzi, którzy głosili nam Ewangelię, którzy o nas się modlili, bo nie byliśmy ludźmi, którzy szukają Boga. Ja byłem uzależniony od wielu różnych rzeczy. Mhm. Od hazardu, przez miękkie narkotyki, przez alkohol, przez pornografię. Różne rzeczy. Człowiek jest uwikłany w tym świecie, kiedy szuka jakiegoś spełnienia. I 10 minut stąd, pewnego dnia w 2013 roku we wrześniu, lecieliśmy z Warszawy na wycieczkę. Ktoś, człowiek, który wierzył, że Bóg ma moc zmienić nasze życie, mimo że rozmawiał z nami i mówiliśmy, że kategorycznie nie jesteśmy zainteresowani. Czy ty byłeś takim typem, który... Ja byłem typem... Kategorycznie, proszę... Kategorycznie nie. Nie z takimi tematami do mnie, tak? A już o Jezusie to już w ogóle nie podchodź, więc... Więc tak, On nas przywiózł trochę podstępem na grupę domową, bo powiedział, że będą tutaj się modlili o zdrowie mojej żony.
Ona miała zdiagnozowaną w 2006 roku mukowiscydozę, więc średnia wieku w Polsce około 20 lat żyje się z tą chorobą. Mhm. Naprawdę nieprzyjemna sprawa. Jesteś 5-6 razy w roku w szpitalu pod takimi po prostu antybiotykami, sterydami i wszystkim, że nie masz głowy, szans podnieść nad poduszki. To był straszny czas. I ten człowiek przywiózł nas do tego mieszkania, powiedział, że będą ludzie modlić się o uzdrowienie mojej żony. No i tutaj już tak... Troszkę wymiękałeś. Troszkę wymiękłem, no bo już tak, skoro tak bardzo kochasz żonę, no to już tak... Tak, poświęć się troszkę. To się trochę poświęć, tak, to, ale to tak było rzeczywiście. No i rzeczywiście ci ludzie pomodlili się nad nami, ogłaszając Słowo Boże nad nami. I w moim sercu musiała pojawić się właśnie taka maleńka wiara jak ziarnko gorczycy, bo słuchając tego, co mówią, że Jezus umarł naprawdę za moje życie, że Jego krew obmywa mnie z każdego grzechu, że wszelkie przekleństwa i inne rzeczy i to wszystko już nie mają racji bytu, jeśli ja zaufam Jezusowi. I ja wtedy, pierwszy raz w życiu, jako człowiek dorosły, w ogóle powiedziałem, Boże, jeśli to prawda i Ty istniejesz, to mi się objaw. Ania z Piotrem mieli przyjechać do Warszawy, bo jechali na urlop i przed tym urlopem mieli nas odwiedzić, mieliśmy się spotkać na taką modlitwę o uzdrowienie Ani. Piotr jednoznacznie się wyrażał przeciwko Bogu, był bardzo zrażony człowiekiem, nie doświadczył Boga wcześniej, a raczej to, co widział, to było złym świadectwem, więc dużo mówił negatywnie o Kościele, o księżach, o tych wszystkich wpadkach kościelnych. Dużo krytykował, więc był trudnym partnerem w rozmowie, więc nie zdołałem go przekonać, jakkolwiek się starałem. I po kilku minutach takich prób zaproponowałem, a może chciałbyś się pomodlić o doznanie Boga? I mówię, jeżeli Bóg jest, to żeby dał ci się suwerennie poznać. I on tak kiwnął, ewentualnie mogę się zgodzić na taką modlitwę. No i słuchajcie, pomodliliśmy się o Piotra w ten sposób, o Anię, żeby Bóg ją uzdrowił. Ta modlitwa trwała z 15 minut i na naszych oczach wydarzył się cud, dlatego że ten wielki chłop, który ma 1,90 m wzrostu, nagle zbladł, spocił się, ugięły mu się nogi, myślałem, że upadnie i on mówi takim drżącym głosem, Bóg jest. My sami byliśmy ciekawi, co się stało w jego życiu, że on taką radykalną zmianę mówi i mówi, poczułem dotknięcie Boga w sercu, wiem, że Bóg jest. Natychmiast zrozumiałem, że Bóg istnieje, że nic nie wiem, więc biorę ten Nowy Testament, zaczynam czytać i sobie pomyślałem, Jezus jest niesamowity. Na drugi dzień w Grecji przy palmach, przy tym wszystkim ja uklęknąłem, powiedziałem, jestem złym człowiekiem, zabierz to wszystko ode mnie, ja potrzebuję Ciebie. I to były takie proste rzeczy, które z głębi serca takiego cwaniaka zatwardziałego gdzieś wypłynęły. Moja żona wtedy na lotnisku, kiedy wsiadaliśmy do samolotu, w przypływie wiary wyrzuciła leki do śmieci. Ja nikomu tego nie polecam. Ona to zrobiła. Kiedy wróciliśmy po tych 10 dniach z Grecji i pojechaliśmy na badania, okazało się, że pani doktor przeciera oczy ze zdumienia, bo zniknęła bakteria, która zjadała jej płuca przez lata. Ale mówi, chyba jest jakiś błąd w tych badaniach, bo pojawiła się bakteria, która jest tylko u noworodków. Wow! Ale my wiedzieliśmy, że się na nowo narodziliśmy. Tak, tak. I że to jest nowe życie. Czyli równocześnie, żeście się nawrócili. Nawróciliśmy się, tak. To też jest łaska Boża i cud Boży, że nawróciliśmy równocześnie. Piotr nam dużo opowiadał o sobie, jaki był. Piotr się zajmował stylizacją ludzi bogatych, więc był takim... stylicą, jeździł, kupował drogie ciuchy w świecie i ubierał bogatych ludzi w swoim regionie, więc miał w tym doświadczenie no i tak to był jego zawód, więc był bardzo, że tak powiem, imprezowym człowiekiem. Ania również, mówił dużo przypadkowych złych słów, nadużywali alkoholu i to było tak, że kiedy się nawrócili, oni od tego wszystkiego poczuli wolność. Oni po prostu zmienili swój styl życia. Pada cały dzień, leje w Gdańsku bez przerwy. Nie wiem, na ile widać to na filmiku. Pada czy nie pada, jesteśmy pańscy, idziemy zwiastować Ewangelię. Muzycy są gotowi, będziemy grać i śpiewać pod namiotem, a będzie niosło się wszędzie. Maranata, Panie Jezu. Niech to wszystko się już kończy, a Ty przybywaj. Wspaniały Bogiem Ty się.
wiem, że no, masz doświadczenia w różnych miejscach, gdziekolwiek się nie pojawiasz, bo i w pracy, i na ulicy. To tam już jest Bóg ze swoimi cudami. To bo tam, to nie, że ja się pojawiam tam i ja coś wiem, się dzieje. Tak, ale ty możesz je zaobserwować wtedy. Mogę je zaobserwować. I taką rzeczą, o której myślałem, że się podzielę, no nie mogę się nie podzielić tym, co tydzień temu jeden z bezdomnych ogłosił na kościele. Takie cuda lubimy, na kościele, tydzień temu się wydarzyło. Tydzień temu, na kościele ulicznym. On się nie wydarzył ten cud tydzień temu, ale tak. Tydzień temu on po prostu nie mógł się, musiał wszystkim powiedzieć w kolejce, co się stało. Myślę, że ma około 60 lat Darek i opowiadał, już parokrotnie opowiadał i domaga się uwagi. To jest osoba bezdomna? Tak, domaga się uwagi i mówi, ludzie, ten Jezus jest prawdziwy. On mnie uzdrowił. I on na ulicy podczas spotkania zaczął mówić coś takiego. Tak, i to domagając się absolutnej uwagi, że ludzie, to nie są żarty. Ci ludzie znają tego Boga, rozumiecie? Nasz brat w Chrystusie w czasie Jarmarku Dominikańskiego miał stoisko i o 21.30, z tego co pamiętam, czy już taki wieczór, zamykają wszystko i tak dalej, podchodzi właśnie do niego bezdomny i mówi, żeby poratował go piątką na browara. No i Dawid tak patrzy i on mówi, wiesz, nie wydaje mi się, żeby browar to było to, co ty potrzebujesz w życiu. Ty potrzebujesz Boga w życiu. Na co on tam przewraca oczami. Tak, no oczywiście. Ale mówi Dawid, a może byś po prostu do pracy poszedł, nie? On mówi, aha, do pracy nie mogę iść, bo mam sztywną rękę od 7 czy od 9 lat, już nie pamiętam. Sztywną, po prostu jak beton, sztywną rękę. No to on po prostu, już mu się oczy zapaliły, bo on uwielbia modlić się o ludzi, o uzdrowienia. Więc mówi, daj tą rękę, pomodlę się o ciebie. Pomodlił się krótko tą rękę, mówi, i co? No nic, w ogóle zero zmiany. Nie, no ma Dawid, nie ma cudu. Nie ma cudu, ale Dawid tak modli się w duchu i mówi, przyszło mu takie słowo, że chodzi o to, żeby się napił wody. I mówi tak, słuchaj, ja ci dam teraz te 5 zł, ale ty idź do sklepu, kup sobie wodę i napij się wody, mówię ci. No i ten bezdomny wziął tą piątkę i poszedł. Wraca do niego za parę minut, czy tam paręnaście i mówi tak, słuchaj gościu, dajesz mi piątkę, ja idę do Żabki, po browara oczywiście. Oczywiście. Patrzę, a po drodze w bramie stoi woda. I mówi, woda? Przecież on mi powiedział, napij się wody. Ta woda jest chyba dla mnie. Podszedł, odkręcił i jego ręka była uzdrowiona. Niewiarygodne. Tak. Pokazuje ją od paru tygodni, że jest zdrowa. Chodzi i mówi, zrozumcie, tyle lat, ona była sztywna, teraz jest zdrowa. 8-9 lat. No. I dostał pracę. Jeden z braci wziął go tam do pomocy, od 2 czy 3 tygodni pracuje, pomaga, przychodzi regularnie na kościół uliczny, żeby ciągle opowiadać, no bo tak, ja rozumiem, będąc w niewoli przez tyle lat, tak samo ja nie mogę przestać opowiadać o tym, że Jezus mnie zbawił i że On ma moc uczynić to. Ale ta historia jest zupełnie jak z Dziejów Apostolskich, to jest, wiesz, tak jak Jezus po prostu odesłał do sadzawki, tak, idź się przemyj, tutaj idź się napij i po prostu pyk. Amen. Wow. I takich historii dotyczących zaopatrzenia, dotyczących uzdrowień. W tamtym roku, między wrześniem a wiosną, w naszym kręgu znamy 5 uzdrowień z raka. Nasz brat miał 1,5-centymetrowego guza, miał już iść na chemię, modliła się wspólnota o niego i zniknął guz. Inny człowiek miał rozsianego tak raka, że jak zniknął po modlitwach, to zebrało się konsylium 8 lekarzy, bo jeden drugiemu nie wierzył, że to jest możliwe. Bo tak rozprzestrzeniony ten rak, że... w ogóle... Co? Jak to możliwe? I 2 kobiety, które miały guzy duże. Jedna z nich przyjechała jakieś na spotkanie, normalne spotkanie grupy domowej. To kochamy najbardziej. Wiesz, ja po prostu kocham te małe spotkania, kiedy nie ma dużych rzeczy, dużych mówców, ale jest Pan Jezus pośród nas. Ta kobieta, kiedy my modliliśmy się, było nas 20 osób, może aż wtedy przyszło, może nawet więcej. Modliliśmy się, uwielbialiśmy Boga. Ona, kiedy nastąpiła taka krótka przerwa, ktoś się modlił, ona powiedziała, ja bym chciała tak jak wy. Ja bym chciała tak jak wy, ale ja mam rwę kulszową. I czasem masz tak, że po prostu wiesz, zawsze warto się modlić, ale czasem masz tak, że po prostu wiesz, że mówisz, chodź tutaj, stań na środku. Tak. I ona stanęła na środku, położyliśmy na nią ręce i zaczęliśmy się modlić, ale nie mieliśmy tego przekonania, żeby modlić się o rwę, tylko żeby modlić się o całkowite jej zdrowie, że absolutnie Bóg wie, co tam jest i wszystko ma być uzdrowione. Pomodliliśmy się, działy się tam jeszcze inne wspaniałe rzeczy i ona do dzisiaj nie ma problemu z tą rwą. Ale zadzwoniła po 2 czy 3 miesiącach i powiedziała,
kiedy modliliście się, ja sobie pomyślałam o jeszcze jednej rzeczy, o której nikt nie wiedział poza rodziną. Miałam raka w poważnym stadium i ten rak zniknął. Wow. I zadziwiające jest to, wiesz, że kiedy widzisz tego typu rzeczy, słyszysz o nich i gdzieś one są blisko, tak, potwierdzone badaniami, nie w telewizji usłyszałeś, to czasem jesteś jeszcze bardziej zdziwiony niż ci, którzy zostali uzdrowieni. Tak jest, tak jest. Modlisz się o to i powiesz, niesamowite. Tak, tak. Cuda nas uzdrawiają, jakby, bo cuda nam pokazują, jaki jest Bóg. Ponownie, my niby wiemy, Bóg jest dobry, Bóg może wszystko, ale jak widzisz cud, to widzisz w praktyce, na czym ta miłość polega, Amen. Na czym ta moc Boża polega. Amen. Ale bym chciał wrócić do tego, co jest dla mnie. Jeszcze jeden cud taki z mojego, że tak powiem, życia, to jest to, że moja mama po paru latach obserwowania, jak zmieniło się moje życie, mojej żony, mojej siostry i tak dalej, ona powiedziała, coś w tym jest, to jest niemożliwe. Nie, nie że zmienili wiarę, jak wszyscy na początku mówili, tam odeszli, coś tam. Nie odeszli, tylko przyszli właśnie, bo nigdy nie byliśmy, a teraz jesteśmy. No tak. Czyli standardowe rozmowy czasem. I moja mama w wieku 68 lat, na jednym też ze spotkań grupy domowej, gdzie Duch Święty przyszedł z taką mocą, że 4 czy 5 osób płakało na kolanach i wyznawało grzechy. Wow. I ona też. I została napełniona Duchem. I powiedziała ze 2 czy 3 miesiące później, synu, ja muszę zostać ochrzczona. A ja mówię, mamo, to nie są żarty, ty się już naprawdę nawróciłaś? A ona mówi, tak. I wiecie, to nie da się tego powiedzieć, jak jest to wzruszające. Kiedy moja mama mnie jako niemowlaka zaniosła do chrztu, jak i wtedy rozumiała według swojej wiary, tradycji, którą ją nauczono, zaniosła mnie. A ja jako dorosły człowiek zanurzyłem moją mamę w morzu, na chrzest wiary i zanurzenie w Chrystusa Jezusa prawdziwie. I ona chciała, żeby to zrobił syn. I to są dla mnie cuda po prostu niebywałe. Niebywałe, bo największym cudem jest przemienione życie człowieka. I kiedyś miałem taką rozmowę z człowiekiem, pracowałem w centrum medycznym, w sklepie tam z suplementami, modliłem się o wszystkich ludzi, którzy przychodzili. I kiedyś przyszedł człowiek, prawie tak wysoki jak ja. Stał i zaczęliśmy coś rozmawiać na tematy Boże. I on mówi, wiesz, ze mną to nie tak łatwo. A ja mówię, ale o co chodzi? A on mówi, ja bym potrzebował cudu. A ja mówię, chciałbyś zobaczyć cud? A on mówi, tak. A duży chciałbyś zobaczyć cud, czy mały? A on mówi, jak największy. A ja mówię, no to patrz, 2-metrowy cud stoi przed tobą. Byłem taki. I kiedy zaufałem Jezusowi, on zmienił mnie i teraz jestem kim innym. Oto cud. Byłem martwy, oto żyję. Byłem ślepy, a oto widzę. Byłem głuchy, a oto słyszę. Mówiłem głupoty, a teraz chcę mówić tylko o tym, że Bóg jest wielki. Choćbym już nie widział jakichś cudów uzdrowień w moim życiu, to widzę, jak On przemienia mnie i przygotowuje na to, że się spotkamy po prostu któregoś dnia. To są największe rzeczy. Piotr, potrzebujemy teraz modlitwy. Okay. Potrzebujemy modlitwy, potrzebujemy wszyscy ducha, dotknięcia. Myślę, że wiele osób, które Cię teraz słuchały, pomyślały sobie, wow, jaką tą facet ma wiarę. Jak on umie mówić o tym Bogu płynnie, tu cytuję i daje przykłady, ale po prostu dajesz się używać Bogu i robisz to często, wystawiasz się sam, jakby sam stawiasz się w takich miejscach, gdzie Bóg może Cię używać, tak? Bo po prostu myślisz, gdzie poszedłby Jezus, tutaj idziesz. Tak, idziesz i nie zastanawiasz się, czy umiesz, czy nie umiesz, czy co powiesz, tylko po prostu tam jesteś, tak? I jakoś kubek wody wędruje do kogoś akurat i ten ktoś jest dotknięty. Ale myślę, że nasi widzowie, niektórzy być może się zastanawiają, jak Bóg może mnie używać bardziej, chciałbym być bardziej dostępny, bardziej rozciągnięty przez Ducha Świętego i Pan Bóg dotknął się Twojego życia i wierzę, że jest pewne namaszczenie też na Tobie, które spoczywa, kiedy modlisz się o innych, żeby to samo, co w Twoim życiu się wydarzyło, też w naszym życiu. A ja nie chcę, żeby się to samo działo, ja chcę, żeby się działo w Waszym więcej niż moim. Kiedy myślałem o tym, że chciałbym się pomodlić, to chciałbym pomodlić się w oparciu o słowo, które jest w Efezjan, kiedy Paweł modli się o Kościół. Zobaczcie, Paweł modli się o ludzi wierzących.
o wspaniały taki kościół w Efezie. I on w 3 rozdziale pisze do nich: temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić daleko więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy, temu niech będzie chwała w zgromadzeniu i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Temu, który według Jego mocy działającej w nas może uczynić daleko więcej ponad to, o czym myślimy i prosimy. Cokolwiek dzisiaj myślisz i o cokolwiek może do dzisiaj prosiłeś, powiedz, że Bóg może uczynić daleko więcej. Że nie rób żadnych zakładek, żadnych kalkulacji, żadnego, tylko popatrz, jak On będzie działał i jak będzie robił. Ojcze, ja modlę się o każdą osobę, która ogląda, która słucha słowa, ażeby zaczęła patrzeć jeszcze głębiej na Ciebie, Jezu. Bo Ty jesteś Twórcą i dokończycielem wiary. Twórcą i mistrzem wiary. Ten, który umacnia i udoskonala w nas wiarę. Chcemy patrzeć na Ciebie. Nie na ludzi, ale na Ciebie patrzeć. Aby Twoja miłość była ugruntowana w nas. I abyśmy wiedzieli, że Ty możesz, Ojcze, daleko więcej uczynić ponad wszystko to, o czym myślimy. Chcemy być głodni i patrzeć, jak Ty się poruszasz w naszym życiu. Dotykasz naszego życia, przemieniasz nas, a potem przemieniasz wszystko w koło. Przez swojego ducha, przez Twoją obecność w nas. Ja modlę się, abyście myśleli, że jedno ziarno gorczycy wystarczy. Że taka mała wiara wystarczy. Bo Bóg jest dobry, bo Bóg jest wielki. A my mamy to ogłaszać. Uwierzyłem, że to przemówiłem. Amen. A potem popatrzyłem, co się dzieje. Amen. Piotr, Amen. Wielkie dzięki, żeś przyjechał aż z Gdańska. Również dziękuję. Tak jak i ja. Też, fajnie było się tutaj spotkać w Warszawie. Tak, co tam w Gdańsku się będziemy spotykać. Ty się narodziłeś tutaj na nowo, ja się tutaj 2 minuty stąd fizycznie narodziłam. O, proszę bardzo. Jest to dobre miejsce. Dobre miejsce.